Mogę uczestniczyć już w 10. memoriale ku pamięci pana Stanisława Dudki. Witam serdecznie i składam podziękowania dla obecnego zarządu, który jest i przygotował ten memoriał, jak również działaczom poprzedniego zarządu, który też miał istotne znaczenie w przygotowaniach wcześniejszych. Witam serdecznie wszystkie zespoły, naszych kochanych juniorów, młodzież, jak również olboi. Pan Zdzisław jest jednym z pierwszych tutaj działaczy w Wisznicach, którzy, może nawet i pierwszy, którzy postanowili w Wisznicach zespół piłkarski powołać i zająć się jego opieką pod kątem organizacyjnym, merytorycznym i innym. Jak to wyglądało, panie prezesie, będę się tak do pana zwracał, bo to tak naprawdę miał już 45 lat, chyba że więcej. Zaczęło się to w ten sposób, że wcześniej była drużyna sportowa, gdzie graliśmy w ramach drużyn LZS. To były praktycznie takie turnieje wakacyjne przeciw tam jak okolicznym wioskom. A potem finał we Włodawie, powiat był wtedy nasz Włodawa. I graliśmy, to się nazywała klasa B. Awansowaliśmy do klasy C. Co rok, pamiętam, to były czasy mojego liceum tutaj w Wisznicach. Wakacje graliśmy i awansowaliśmy. I z powrotem za rok graliśmy w klasie B, ponieważ w klasie A to trzeba było mieć już dwa pary stroi i siatki na boiskach. Nie było, na bramkach, przepraszam, nie było siatek. Tego wymogu nie było jak spełnić, więc znowu graliśmy niżej, wygrywaliśmy. Ale później to właśnie na latach, końcówka lat 70. Zorganizowano takie zebranie założycielskie klubu i to zorganizował, inicjatorem tego wszystkiego był pan Maziejuk. Pan Maziejuk świętej pamięci. On był tutaj działaczem wielkim LZS-owskim. Nazwa klubu to też jego pomysł, Tytan. Tytan Wisznice. Pamiętam jak dziś, jak on na zebraniu założycielskim zagłosowaliśmy o powstaniu tak, tego klubu, a potem nazwę wybieraliśmy, to zaproponował Tytan, bo tutaj niedaleko jest Romanów, a stąd Muzeum Kraszewskiego, tutaj dom rodzinny Kraszewskiego, a Kraszewski był tytanem pracy, on, wszyscy wiemy, bardzo dużo pisał książki. Takie skojarzenie miał pan Maziejuk i tym sposobem to się przyjęło. Przyjęło się. Pierwsze boiska, panie prezesie? Tam pierwsze boiska to były tu, gdzie teraz osiedle Wrzosy w Wisznicach, czyli ulica Sosnowa tak zwana, czyli Zielawa, Czortyniawka. To, co jesteśmy tutaj, to też dawna Czortyniawka, ale to boisko pierwsze było zlokalizowane, powiedzmy, 500 metrów w kierunku południowym, tak, w tym kierunku. No i cóż, I tak to się zaczęło. Zarząd w pewnym momencie został prezesem pierwszym był pan Sawicki Antoni świętej pamięci, a potem po kilku latach zmienili się. To się odbyło tak dobrowolnie, pamiętam tę zmianę na zebraniu klubu, zebraniu zarządu klubu. Dzisiaj memoriał dziesiąty. Pan Dudko zginął tragicznie. Jechaliśmy obaj do Częstochowy na pielgrzymkę, to jego pomysł był. To była już nasza czwarta pielgrzymka. Rowerami. Wypadek drogowy, niestety. Tuż przed Częstochową, to było niespełna 70 km do Częstochowy. No i potem to tak się rozleciało, ale jakoś wróciłem, czułem się w obowiązku pozbierać to wszystko, bo byłem wiceprezesem w trakcie, gdy pan Dudko był prezesem. I udało mi się i tak żeśmy jakoś ten zarząd
odtworzyli i tak dalej. To teraz dzień dzisiejszy. Klub z przyszłością? Na pewno. Widzi pan, jaki jest obiekt piękny. Zresztą a propos, jestem projektantem, właśnie to jest mój projekt. Zlecił mi Urząd Gminy w Wiśnicach i to jest ambitny projekt przyszłościowy. Tam są cztery wielkie, pełnowymiarowe szatnie, przy każdej są natrycki i te wszystkie potrzebne rzeczy, ważne wymogi spełnia. Pięknie zaplecze dla sędziów, zaplecze dla zarządu, trenerów. Jest tam sala konferencyjna, duża, z tym balkonem, który za pana plecami widzimy. Są dwa pokoje gościnne, pralnia. I jest też na tej części podłużnej zagospodarowane wewnątrz, wszelkie podłączenia są do stworzenia hotelu turystycznego. To dokończyć trzeba tę inwestycję. Były pieniądze na bieżące funkcjonowanie. Tak, w momencie, gdy zaczął wójt nasz tą inwestycję, no to na tyle było stać. W ramach rewitalizacji obiektu maleńkiego, który tutaj stał, a który powstał dzięki Stanisławowi Dudce. O tak, dzisiaj mamy nasz coroczny turniej memoriał imienia Stanisława Dudko. Pan Stanisław był założycielem naszego klubu, długoletnim pierwszym prezesem. I kontynuujemy tą tradycję coroczną turnieju. Młody zarząd, z tego co zauważyłem, dużo się zmieniło? Tak. Można powiedzieć, że zrobiliśmy ostre cięcie, wszystko się wywróciło do góry nogami. Natomiast klub potrzebował już takich diametralnych zmian. W ostatnim sezonie 30 meczy, 30 porażek. Więc po prostu po rozmowie z wójtem, z radą gminy podjęliśmy decyzję, że po prostu robimy rewolucję. Cały zarząd jest nowy. Najstarszy nasz kolega ma chyba 35 lat. Reszta są młodzi chłopcy. Wrócił do nas nasz trener Michał Gromysz. No i co? I próbujemy to wszystko odbudować, tak? Żeby wrócić jak najszybciej do tej ligi okręgowej. Natomiast będzie ciężko. Opieramy swój skład głównie o młodzież wychowaną w naszej akademii, która funkcjonuje również w Wisznicach. W tym momencie mamy tam około 80 dzieciaków, więc też takim priorytetem jest dla nas, żeby co roku kilku chłopaków wprowadzać do drużyn seniorskich. Ta akademia ma swoją nazwę? Tak, jest to Akademia Piłkarska Tytan Wisznice, natomiast jest to tak jakby osobny podmiot. Gdyby nie pan Stanisław, nie mielibyśmy ani tego obiektu, na którym teraz się znajdujemy. Początkowy stadion był na osiedle Wrzosy, później został przeniesiony właśnie tutaj. To też była po prostu fizyczna praca pana Stanisława na przykład przy układaniu krawężników wokół boiska. Więc myślę, że gdyby nie pan Stanisław, to dzisiaj pewnie nie przeprowadzilibyśmy ani tej rozmowy, ani tego turnieju. Są ludzie zainteresowani życiem Tytana w Wiślicach? Są ludzie, na których możecie liczyć? Nawet ten sam zarząd, czy nawet ludzie, którzy chcą grać? Tak, zainteresowanie jest coraz większe. No nie ukrywam, że przez te ostatnie 2-3 sezony tak jakby ludzie odchodzili od Tytana. Tytan stał się trochę, mogę nawet powiedzieć, pośmiewiskiem, bo takie wyniki jak 20-16-0, no wiadomo, nie napawają optymizmem. Natomiast teraz po tej zmianie widzimy taki, jest chyba taki dobry odzew w społeczności. Ludzie się zaczynają interesować, ludzie chcą pomagać. No i też muszę przyznać, że stary poprzedni zarząd, który został tak jakby już całkowicie odsunięty od władzy, nadal się interesuje, przyjeżdża, pomaga, pyta się, czy w czymś nam pomóc. Także tutaj muszę bardzo, bardzo takie duże ukłony dla chłopaków z poprzedniego zarządu. Czyli są ludzie, którzy kochają piłkę nożną. Tak. Sami tak na początku się deklarowali, że już koniec ich kariery w Wisznicach. Przez tydzień pierwszy po wyborach może była taka cisza, ale później dalej wracają do klubu, dalej się tym interesują. Dzisiaj specjalni goście podczas tego memoriału. Była z nami obecna, natomiast nie było jej na części oficjalnej, pani Bożena Dudko, córka pana Stanisława, która jest co roku. Był również przedstawiciel gminy, pan zastępca wójta, pan Krzysztof Białuszka, z uwagi na nieobecność naszego wójta Piotra Dragana. Panie prezesie, pewnie wszystkich nie wymienisz, bo nie pamiętasz, ale komu żeśmy wręczyli statuetki te? Myślę, że pamiętam. Pan Zdzisław Tkaczuk, i parę słów były prezes, wieloletni działacz. Pan Grzegorz Suzynowicz, były prezes i obecny członek komisji rewizyjnej. Zostawiliśmy sobie pana Grzegorza, żeby korzystać z jego doświadczenia. Osobiście taki prywatnie mój sąsiad, więc też mam z nim dobre bardzo kontakty. Pan Stanisław Kędraś, wieloletni trener młodzieży, trener drużyn seniorskich. Pan Rafał Osipiuk, u którego w ogóle zaczynałem swoją przygodę z Tytanem, dlatego też mi bardzo zależało, żeby mu wręczyć tą statuetkę. Pan Rafał również był trenerem drużyny seniorskiej, drużyn młodzieżowych.
No i poprzedni zarząd, Zenon Stawecki. Myślę, że nie skłamię, jak powiem, że to żywa legenda Tytana, bo grał z moim ojcem w piłkę, grał ze mną w piłkę i pewnie jakbym się tak nie ociągał, to i grałby z moimi dziećmi. Kierownik drużyny, opieka medyczna, trener, prezes, no człowiek od wszystkiego. Pan Bogdan Bandzarewicz, wieloletni członek zarządu i opiekun, do tej pory był gospodarzem naszego obiektu. Mhm. Dalej korzystamy z jego usług, tylko że już tak, że tak powiem, kolokwialnie z doskoku. Pan Zbigniew Mirończuk. Pan Zbigniew Mirończuk to jest taki, nigdy nie był w zarządzie, natomiast zawsze bardzo, bardzo dużo nam pomagał, jeśli chodzi o kwestie sponsorskie. Bardzo wiele rzeczy zostało na stadionie zrobionych właśnie dzięki determinacji pana Zbigniewa, między innymi studnia głębinowa, piłkochwyty, wyposażenie budynku, rolety do budynku, bo już są zamówione. No pan Zbigniew to jest... Zalążki, oświetlenia chyba też wspominał. To jest człowiek, który załatwi wszystko. Tak więc jeszcze wróćmy właśnie do tej Akademii Piłkarskiej i młodych roczników. Jest komu grać w Wiśnicach? Jest. Na ten moment trenuje około 80 dzieciaków. Jest najmłodsza grupa. Tam trenują kilkulatki, bardziej to jest taka zabawa z piłką. No i to wszystko prowadzą właśnie nasi koledzy. Michał Gromesz, który jest również trenerem pierwszego zespołu Tytana Wiśnica, jak również Bartek Darczuk, który również nie jest w zarządzie Tytana, ale bardzo, bardzo dużo nam pomaga w takiej codziennej pracy organizacyjnej. No to teraz liga, która rozpoczyna się kiedy? Za tydzień gramy swój pierwszy mecz. Z kim? Jest to mecz na wyjeździe z Drelowem, bardzo mocna drużyna. 3 pierwsze kolejki gramy na wyjeździe z uwagi na zbliżające się dożynki, które będą na naszym stadionie. No mówię, nie nastawiamy się na awans, natomiast po cichu liczymy, ale wiemy, że będzie bardzo, bardzo ciężko, bo A-klasa ma to do siebie, że jest bardzo trudną ligą i od kilku lat krążą takie głosy, że łatwiej jest się utrzymać w lidze okręgowej niż awansować z A-klasy.